W tym doświadczeniu otrzymamy pianę. Do zlewki wlewam perchydryl. Teraz dodajmy niewielką ilość płynu do mycia naczyń. Wszystko trzeba dokładnie wymieszać. Doświadczenie to jest inaczej nazywane pastą do mycia zębów dla słonia. Zobaczmy, co się stanie, gdy na naszej mieszaniny dodamy jodku potasu. Wykonamy to doświadczenie jeszcze raz. Tym razem na mniejszą skalę, za to spróbujemy naszą pianę za bary. Tak jak poprzednio, zaczynamy od lania perchydrolu. Teraz dodajemy niewielką ilość płynu do mycia naczyń. Wszystko mieszamy. Naszą substancją barwną jest siarczan 652. Jak widać, jest niebieski. Tak jak poprzednio, dodajemy jodek potasu. Opis wykonanego doświadczenia wraz z równaniami zachodzących reakcji znajdzie się na naszym blogu.